Siemano mili. Stasi KGB żoliborskie zaatakowało dziewczynkę, która sprzedawała wiśnie od dziadka z sadu, być może nawet niepryskane. Znaczy milicja i sanepid. Nieżywe zwierzęta mielą i dają wam do mięsa onkologiczne jedzenie w tych super, hiper śmieciach jest, kołchozach. Tam nie przyjeżdżają. Nikt tam nie przyjeżdża, nikt. A tutaj do dziewczynki, która, do Polki, Hitler tak nie postępował. To jest po prostu banda nierobów, ludobójców, terrorystów. Mili, tu jest martwa ważka. I tą martwą ważkę zjedzą pajęczaki, nartniki i inne zwierzęta. A co się dzieje w państwie ludzi? W państwie. Dziewczynki za Hitlera handlowały wisienkami. Dziewczynki normalnie, taki chłopcy za Hitlera. Gazety, te sprawy, wisienki, truskaweczki, czeresienki. Za Hitlera handlowały i nie przyjeżdżało Kripo, ani nie przyjeżdżało SS, ani Gestapo, ani inne służby. Nie przyjeżdżały do tych dziewczynek polskich. A tu? Jezu, kurwa, kto to mówi? Jak można w ogóle mieć wybór między patologią obywatelską a piłą i siekierą, czy patologią i szatanistami? Jak można w ogóle? Przecież to są, to nigdy nie byłoby we władzach, to nawet było nie byłoby pastuchami, gdyby nie wojna, gdyby nie 1939 rok, a potem okupacja sowiecka, KGB, NKWD, czyli KGB. Pamiętacie, ich by nigdy nie było. Nie byliby nawet pastuchami. Stasi KGB rządzi dzisiaj. To będzie niebywałe w ogóle, niebywałe. I robi coś takiego, że dziewczynki aresztuje. Za cukierko dziecko zjadło, za wisienki, a te całe wszystkie te korporacje, te zbydlęciałe korporacje pejsate mogą mielić stare krowy, umarłe, zdechłe, śmierdzące, zarażające, świnie, kurczaki i dawać wam do człowieku i to jest dobrze. Tam nie ma sanepidu, tam nie ma milicji i mają swoje sądy, samosądy. Tu. Słuchajcie, takiej meliny, jak jest ten, to jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Takiej meliny. Ludzi prowadziło gospodarcze, jak to nazwane, nie? Gospodarcze. Swoje firmy. I takich nie ganiali hitlerowcy, jak ta banda KGB, żoliborsko, NKWD, no. Zobaczcie, w ciągu 2 lat wymordowali 250 tysięcy osób. Wystarczy. A ile wymordowali w sensie, że ci ludzie jeszcze będą przez, teraz umierają, umierali i będą umierali miliony przez te tak zwane wstrzyki. Kiedyś w Auschwitz dawali wstrzyk w serce, a teraz się dają, o i przychodzą, sami przychodzą, rozumiecie? Sami przychodzą do tego, a gdzie ja żyję? Oni przychodzą po śmierć. Te debile przychodzą po śmierć. Bo i mówią o takich jak ja, że my jesteśmy debili. Debilami, słuchajcie, debile chcecie, to idźcie po śmierć. To jest wasza sprawa. Możecie, nie wiem, robić, aby tylko nie spaść na mnie, jak się rzucacie. Czy jak strzelacie sobie w głowę, żeby rykoszet nie poszedł na mnie. Na przykład na kleszcza, który na przykład tutaj jest w trawach. Bardzo dobrze, bo takich debili trzeba, niech sami się wytępić. O debile, nie wypowiadajcie się, że coś, co zabija cywilizację, jest czymś, co ochroni cywilizację. Ja cię teraz, gdzie ja żyję, kto to jest? Nie trzeba palić w stodołach ludzi, nie trzeba pod murem rozstrzeliwać, nie trzeba bomb zrzucać. Chociaż
do tego dążą właśnie, żeby Putin zrzucał bomby. Op, opsa na rolmops. O, ryba nawet jest, zobacz to. Ploce, no jaka mała, mała ploce, a słuchajcie, taka jurna. Ma! Plocen. Plocen, polski plocen. Już niedługo zatrują cię, wymordują cię, zatrują cię. A wyjdzie ta jacula i powie... Algi złote. Naściągali nam tutaj brudu, brudu każdego. Od takiego odcienia do takiego odcienia. Słuchajcie, od takiego odcienia do od takiego czarnego odcienia do takiego, wiecie, brudu przyproszonego. Puh. Jezu, i to nie my, to nie my, to jakaś tam baba, czy jak... ludzie, przecież to jest proceder od tylu lat, a te wy... Dzieci umierają, słuchajcie, a te rodzice, no tak, no bo trzeba, słuchajcie, ochronić to dziecko i tak dalej. Zamiast pójść i po prostu rozliczyć to ten bandytyzm KGB, NKWD, żoliborski, to oni będą leczyć te... Ja rozumiem, że trzeba leczyć te dzieci. Przecież to są bandziory. Ich trzeba rozliczyć, a nie niebywałe to, co się po prostu dzieje. To jest chore. Słuchajcie, to jest chore po prostu, co się dzieje na tym świecie. Dobra, puszczę cię, nie martw się. Nie jestem tym menelem żoliborskim, żeby cię wymordować. Putin niedobry! Fa! Dlaczego bierzecie od niego ropę, gaz i wszystkie? Tylko nie bezpośrednio taniej? A dwa razy drożej przez pośrednik. Boże, ludzie, wy tego nie widzicie. Nic na to nie poradzę. Nic na to nie poradzę, że jesteście po prostu ślepymi kretynami. Ci, którzy nie widzą tego. UPA, czyli coś najgorszego, co może być. Nawet psy i koty nie przeżywały. NKWD, psy i koty przeżywały. A w UPA nikt nie przeżywał nami. Nikt. Siekierami, piłami, piłowane kobiety w ciąży, razem z noworodkami pił. To tak, oni razem pili. Czyli jeszcze przed wojną i w czasie wojny. Polscy, czy chłopi, Polacy. Z ukraińskimi rodzinami, z Ukraińcami. Pili razem, bawili się, żenili, na weselach bywali, no i przychodził potem taki menel banderowski i mówi tak: Heniek, ty byłeś tak dobrym kumplem, sąsiadem i razem piliśmy i razem się bawiliśmy i chodziliśmy na dziwki i nasze dzieci się bawiły razem, dlatego Heniek, ja cię nie będę rżnął piłą dzisiaj z kolegą, tylko ja cię po prostu zastrzelę, strzelę ci w głowę, dlatego, że byłeś dobry chłopak. Tak. Bo jak innego, nie ciebie, Heniek, tylko innego, o tam, te dwa domy dalej, to my razem rżnęliśmy z jakimś tam Jewgenijem banderowcem piłą. I powiem ci, jak go rżnęliśmy piłą, patrzymy, a tu taki noworodek wychodzi i on tak łapkami już macha, wiesz? Też go rżnęliśmy razem z tą jego babą, a on pacał psy bity jak Jezus wis do tego. I oni, słuchajcie, te banderowcy z żoliborsko-KGB ich dalej przyjmują. Słuchajcie, to jest po prostu coś gorszego od hitleryzmu. Potem, słuchajcie, te takie banderowcy zabiją człowieka, tak jak w Polsce było, zamordują go, a ci banderowcy z KGB, NKWD, żoliborskich biorą go na odwyk. Nasprowadzali wam HIV-a, nasprowadzali wam kiły, chlamed i innych syfów, słuchajcie, takiego gruźlicy. Dalej, tak, jeszcze mało.
Łyba, łyba. Plocem tak musi walczyć, bo co to by tak walczyć? Odeś mi sobie. Nie no, klenio, no klenio. Klenio to silna ryba. Kryzys, słuchajcie. Nie. Taki duży plocen? Tak. Znaczy plocen jak na te warunki duży plocen. Taki duży plocen. Nie bój się, nie. Widzisz? I żyje dziecko. A gdybym ja przejął władzę, wiecie, co mnie z nim wiele? Śmierć? Jaka śmierć? Jaka śmierć? Nie ma siennika, jak za UB. Nie ma koja. Nie ma nic. Betonowa piwnica! 3x3. 3. 3, 3. Bochenek, krata od góry, albo betonowa taka zasuwa wielka, 150-kilowa podnoszona na... A jeszcze wcześniej krata z takich prętów. Z takich prętów. I nie, że on łeb wychyli czy tamtego. Nie. Co tyle. Pręt 10 cm, 5 cm 5. Ale jeszcze w środku wzmacniane pręty i ciemność podnoszone na pół minuty do minuty. Krata od... Jest? Od razu światło i od razu gaz odpowiedni i kule z magnum, jakby coś. Pyk, pyk. Podnoszone. Chleb? Woda ze szlaufa. Psz, żemot. 100 litrów i leży w tej, spaliby tam 5 stopni, nie więcej w tej celi 3x3x3. Ale te PiSy, PO, te ZS, SPSL, te wszystkie te o, jakieś bronienie, to oni tylko dlatego są przy władzy, bo właśnie był Katyń, bo była Powstanie Warszawskie, to był 1 września, 1 sierpnia i tak dalej. Nic na to nie poradzę. Oni na tym cały czas jadą, cały czas na tej fali jadą. 80 lat prawie.